Zalogowałem się przed chwilą do gry i widzę, że już jakiś dino płynie w moją stronę. Miejmy nadzieję, że to nie będzie kanibal. Hej, napiszmy. Zobaczymy, czy uda się pobić kolejny rekord w śmierci. No tu jest jakiś dino. Ojeju, czy ten dino właśnie kogoś zjarł? Wygląda na to, że tak. Ja się wylogowałem tutaj. Mam 100% pięknego deinozucha, który jest gotowy. Który jest gotowy na akcję. Wanna hunt together? Od razu się, wiecie, to trzeba pisać od razu taką akcję, żeby nie było, że gościu mnie za chwilę zaatakuje. O, Chris Olowski. I widziałem, że mnóstwo widzów pytało właśnie o ten serwer. No to jest Zofrigro. Mogę powiedzieć, miałem tego nie mówić, ale w sumie czemu nie? To możecie po prostu sobie na tym serwerze pograć. I jeszcze coś chciałem powiedzieć. A, że traktujcie tutaj te dino jako taki trening. There is tego about crossing crocs. Crossing crocs? Nie mam pojęcia, co to znaczy crossing crocs, ale popłynę sobie w tamtą stronę. Także może dzisiaj pogramy troszeczkę dłużej niż mój rekord aktualny, czyli 5 minut. Zostawcie oczywiście lajka, jeżeli wierzycie, że tak będzie, bo naprawdę troszkę ze stresem widzę to tutaj deinozuchy, które są w tym miejscu i może uda się pokazać, wiecie, troszeczkę dłużej tą rozgrywkę. Sorry, że to jest wszystko takie chaotyczne, ale no naprawdę się stresuję. Jak mi się uda przynajmniej przeżyć tą godzinę, to już będzie chill, ale cały czas teraz mam w głowie, że kurde, każdy może mnie teraz zaatakować i może mnie pewnie zjeść, a pewnie na tej rzece, no, do której teraz płynę, no to tam mogą być naprawdę jakieś takie niefajne dinozaury. I coś miałem jeszcze powiedzieć, aha, że na Kinguin, jeżeli chcecie kupić sobie tanie gierki, to polecam sprawdzić link w opisie i użyć kodu FLOTAR, 5% wszystko jest taniej i trwa także wielkanocny giveaway, gdzie możecie wygrać naprawdę bardzo fajne i dużo tych nagród jest, chyba 60 albo 50 zwycięzców, więc no jest duża szansa po prostu, że ktoś z was sobie to zgarnie i jest jakiś problem z FPS-ami, nie no, wszystko jest, to są w ogóle moje ustawienia, gdyby kogoś interesowało, ale przypominam, DL jest totalnie niezbalansowaną, niezoptymalizowaną grą. Więc nie liczę na to, że będziecie po prostu mieli tutaj dużo FPS-ów. I jeszcze miałem właśnie coś powiedzieć, że jak już będziecie sobie grali na tym serwerze, wykorzystajcie ten serwer jako taki poligon, jako taki trening. I na przykład w ostatnim odcinku ja tym stegozaurem nie powinienem się bić z trzema deinozuchami, ale po prostu chciałem sprawdzić, czy sobie z nimi poradzę. I no, jeżeli są jakieś, wiecie, takie walki, które macie w głowie, kurde, nie wiem, czy to wygram, zaryzykujcie, tutaj naprawdę szybko się tego deinozucha, te wszystkie dinozaury bardzo szybko wbija, więc no, traktujcie to jako taki poligon doświadczalny, żeby później, jak pójdziecie sobie na inne serwery, żeby wiedzieć już, z czym to się je. Przynajmniej ja tak po prostu to traktuję, ten serwer, na, właśnie na którym teraz sobie gram. To jest Zofrigrows. W sumie nawet wiecie co, wezmę stream mode, wyłączę na ten odcinek. Ja specjalnie, wiadomo, nie mówiłem o tym, ale dostałem po poprzednim filmie tyle wiadomości. Flotar, co to za serwer? Flotar, na jakim serwerze grałeś, gdzie co 2 godziny dostajesz groła? No to właśnie to jest to. The Zofrigrows. Może zaludnimy ten serwer i będzie więcej osób. Ja też myślę nad taką rzeczą, że będę zmieniał nick najprawdopodobniej. W tym sensie na każdy odcinek będę miał inny nick, żeby mieć tą pełnię doświadczenia, a nie, że ludzie będą wariowali, że o, Flotar i tak dalej i wtedy mi nie dadzą spokoju. A jeżeli będą widzieli, że jestem zwykłym gościem, to będzie też mi się przyjemnie grało. Nie zrozumcie mnie źle, mi się przyjemnie gra z widzami, tylko są też osobniki takie, które jak tylko zobaczą, powiedzmy, mój nick, to zaczynają wariować, a też mi chodzi o to, żeby sobie w spokoju pograć z wami. Także mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jakoś tak negatywnie, tylko no ja lubię tą grę, wy lubicie tą grę, grajmy po prostu i się cieszmy. I widzę, że nikogo nie ma kompletnie? Niko Guśko, mógłbym się udać po raz pierwszy na hotspota. Hotspot jest w tamtą stronę. Tu są te skałki, na których bardzo często raptorami byliśmy. Tutaj właśnie, to jest to miejsce, tak żeby w ramach treningu mapy. W tym miejscu ostatnim razem z 3 stegozaury wyszły. Dokładnie z tego miejsca, tutaj w tym. Więc ja byłem po drugiej stronie. Teraz jestem pod wodą. Czy ktoś tutaj jest? Usłyszałem jakieś warknięcie i zastanawiam się, czy ktoś tutaj był. Nie. Dobra, lecimy, znaczy płyniemy sobie na hotspota. Może po drodze coś uda się znaleźć, no ale deinozuchem tak mniej więcej wygląda rozgrywka. Nie możesz nigdzie się gdzieś dalej udać, tylko bardziej kampisz w jednym miejscu i liczysz na to, że jakiś dinozaur podejdzie i będzie chciał z tobą po prostu walczyć. O, tutaj coś jest i to jest chyba rybka. Dobra, rybkę możemy sobie dziabnąć. Mamy tą rybę, czy... A... Przepraszam, ucieka mi. Chodź, rybko. To jest moja pierwsza ofiara.
Tylko problem jest taki, że nie mogę jej zaatakować. O, dobra, już jest. Patrzcie. Moja pierwsza zdobycz. Na razie ja filtru nie włączam wam, bo w miarę z tego co widzę, widać, a te w dzień są naprawdę te kolory jaskrawe, więc dopiero jak się będzie ściemniało, to będę odpalał ten filtr. Tak chyba będzie najlepiej. Ja mam kompletnie inne kolory teraz na ekranie, tak patrzę, porównuję sobie z podglądem z tym co mam. I jak sobie tutaj płynę, to zapraszam też na mojego Discorda, na mojego Twitcha, na którym streamuję, na mój drugi kanał. Wszystkie linki macie w opisie, także możecie sobie obczaić na spokojnie. Teraz raczej nic się złego nie powinno wydarzyć, jak już te pierwsze najgorsze chwile za mną. Chociaż z drugiej strony na hotspocie, ja wiem, że są deinozuchy, zawsze tam są deinozuchy, są też inne dinozaury. Tylko właśnie spotkałem się z taką opinią i też w sumie te parę osób, które mi o tym pisały, mają rację. Deinozuch teraz jest słaby, wiecie dlaczego? Bo jest dużo, nawet ja to pokazywałem, jest dużo teraz zbagowanych spotów, gdzie dinozaury mogą się napić i bez żadnego jakby kontaktu z wodą. Mam nadzieję, że to jak najszybciej zostanie rozwiązane, bo granie deinozuchem teraz no, jest takie, powiedziałbym, że średnie. Jeżeli wiesz, że dinozaury mogą sobie iść gdzieś tam w takie bezpieczne miejsce, gdzie z jakiegoś powodu jest wykrywana woda, znaczy z jakiegoś powodu po prostu, bo wcześniej tam była woda, i wiedzą, że nic ich nie zaatakuje i są bezpieczne, no to granie takim jegomościem to jest naprawdę ciężka sprawa. I na tym hotspocie też są takie dwa miejsca, dość daleko właśnie od wody, gdzie można się w spokoju napić i wiedząc, że nie zostaniesz przez nikogo zaatakowany. Ale zobaczymy, może tam się coś będzie działo i może nie mam racji. O, jest coś przede mną, widzę. Napiszę hej, bo widzę jakiegoś deinozucha. Czy będzie on już tak znudzony, żeby się pobić? Czy raczej nie? Okej, dobra, przepłynął sobie dalej. Teraz się wynurzył. O kurde, ty, zadane mu zostały jakieś obrażenia. On był ranny, czyli tam jest ktoś, kto mu zadał te obrażenia. No to dobrze, to bardzo dobrze. Tylko pytanie, kto to jest, nie? I zaczynam powoli rozumieć, dlaczego jak grasz Dino, to czasami wolisz po prostu sobie pokonać kogoś innego, znaczy pokonać jakiegoś innego deinozucha, a nie szukać jakiejś ofiary, bo szukanie ofiary jest czasochłonne tutaj. Jakiegoś, wiecie, takiego raptorka, karno, może z tego zaura też można spróbować. A tutaj, no, grając z tym gościem, no to wiecie, przez większość czasu jesteś w wodzie, nic nie możesz robić, patrzysz w lewo, nic. Znaczy, przepraszam, w lewo nic, w prawo też nic. I widzisz jakiegoś gościa, mówię, dobra, to się z nim pobiję, przynajmniej będę miał jakąkolwiek radość z tego. Hej, napiszemy, przywitajmy się po raz kolejny. Czy on tam, nie wiem, kogo on je za bardzo. A, kogoś upolował. Want some carno? Sure. O, dobra, czyli ma upolowanego carno. Okej, zjedzmy sobie. Mam nadzieję, że to nie jest jakby pretekst do zaatakowania mnie i wyprowadzenia jednego ciosu więcej. Ale ładnie, upolował sobie gościu carno, nie zaatakował mnie. Oczywiście FPS-y to już jest temat rzeka. No ja mam teraz dokładnie 30 FPS-ów. Ale jak się obrócę w tą stronę, to mi spada do 12. Dlaczego? Hej, to jest po prostu taka gra. Dobra, właśnie zauważyłem stegozaura, bo pytałem się gościa, czy chce ze mną polować. I no tu był stegozaur, także spróbujmy do niego podejść. Nie wiem, czy on nie próbuje czasami po prostu przekroczyć tej rzeki. Ale no mignął mi i to był dorosły, to był na 100% dorosły i chciałbym zobaczyć, jak wygląda walka, wiecie, z drugiej strony. Tak, żeby mieć porównanie. I hate trying to hunt stegos. A, dobra, mu się nie podoba. No kurde, ale co to jest? No trudno, no. O, widzicie, jest stegozaur. I ten stegozaur sobie odpoczywa, więc... Uwaga! Teraz atak! Raz! Dwa! Trzy! Dobra, trzy ataki dostał. Jakby mi się udało upolować tego gościa. Ja też, wiadomo, dostaję. Ale wydaje mi się, że on jest na gorszej pozycji niż ja teraz. Raz. Oj. A, widzicie, jednak dołączył do mnie, gościu. Ile mam HP? Uuu, mam bardzo mało HP. Dobra, he's low. Udało się. Prawie się udało z tego zaura zaatakować, ale rzeczywiście nie wiem, ile hitków mu musiałem zadać. I mimo to było to cały czas za mało, więc teraz... No niestety, wracamy tutaj
do wody i czeka mnie regenerowanie HP, chociaż może powinienem na drugą stronę popłynąć, no, tam wydaje mi się, że będzie bezpieczniej. No, straciłem dużo. Ile on mi, ze dwa mnie razy uderzył, trzy razy uderzył? Także mocny, naprawdę mocny stegozaur. Dobra, płynie obok nas jakiś dino, ja z Trinity już mamy oficjalny sojusz, bo jesteśmy w party. I nie, gościu sobie przypływa, nic w żaden sposób nie napisał, więc możliwe, że to był, że to jest w sumie kanibal, tylko, że no jest nas tutaj dwójka i dlatego nie zaatakował, bo będzie szukał po prostu kolejnej ofiary. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak rzeczywiście było, bo to jest takie klasyczne. Jeżeli hej, jesteś kanibalem, nie odpisujesz po prostu na wiadomości, żeby ciebie w żaden sposób później nie zidentyfikowali. Dobra, trzeba się napić. Idziemy zobaczyć pewnie na te skałki zaraz. Stegozaur cały czas jest tam na wprost w krzaku, po prostu sobie leży. Widzę jakieś takie parę pikseli tego stegozaura. No i mam prawie full HP, krew zregenerowana, wszystko jest na swoim miejscu, także lecimy dalej na polowanie. O, jest karno. Dobra. Może uda się go upolować. Tutaj jest jakiś deinozuch. O. Dobra, jest. Oj, lag. Lag? Czekajcie, jest karno? Jest. Ty, jaka muzyka jest? Co jest? O, co tutaj się dzieje? Ale mamy karno. Dobra, został zabity. I oczywiście lagi małe były. Małe karno też tutaj są. Także ja wyjdę, postraszę je troszeczkę. No. What? Co się stało? Czy może to był jego przyjaciel? O kurde, możliwe, że to był przyjaciel tego dino, a my go zabiliśmy. No, byliśmy w złym miejscu o złej porze. He was your friend? Pa, idzie sobie tam, odchodzi. Nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Ale wiem, że mam znowu problemy z FPS-ami. Jednak to był przyjaciel tego deinozucha i ten Trinity zaproponował mu, że hej, no to może chociaż chcesz go zjeść. O, my tu. No, pisze, że się źle czuje. No, pewnie on nie chce do nas podchodzić, bo może myśli, że my chcemy też go zaatakować. Mam nadzieję, że tak nie myśli. Ale no, wyszło głupio, bo no, pewnie byśmy go nie atakowali, nie? Nie, tak naprawdę byśmy i tak go zaatakowali i bym powiedział, o kurde, przypadkowo to zrobiłem, coś tam by się wymyśliło na pewno. No, ale polowanie udane, karnotaur, który po prostu chciał się przeprawić na drugą stronę, został zabity. Chyba polecimy tam jeszcze zobaczyć, co się dzieje tam, wiecie, głębiej, bo mnie tam chyba nie było. O kurde, stegozaur się pojawił. Come, help him. Dobra, musimy pomóc. Okej, okay. Raptorek jakiś. Dobra, wiecie co, ja ucieknę sobie do wody, ale dostanę z ogona! Uuu, ile HP? No, o kurde, ty już połowę HP straciłem, och no. Dobra, no przyszedł ten stegozaur, z którym ostatnio walczyliśmy. Także, no trzeba uważać. Krwawienie jakieś malutkie mam. Może znowu będziemy zaraz próbowali... Ty, on go zaatakował? Czemu on go nie zaatakował? O co chodzi? Czemu tamten Dino sobie po prostu stoi? Oła! I znowu się ta muzyka włączyła, jakby nie wiadomo, co się tutaj działo. Ale co? Czekaj, czy on żyje, czy nie żyje, tamten Dino? Gdzie on sobie po prostu jest w miejscu? O kurde, stegozaur tutaj podszedł, nawet nie zwróciłem uwagi, czajcie? O, wow, jestem na jednego strzała, co jest? Z dwóch stron stegozaury chyba nas okrążą, to o tym chyba mówiłem w ostatnim odcinku, dobra. Że jeżeli coś takiego się dzieje, to jest ciężko. Idzie, tak, idzie ten stegozaur. Dobra, ja spróbuję sobie tutaj zanurkować, go kill him. I'm low. Tylko, że jeżeli... Niepotrzebnie to pisałem, wiecie? Ty, bije tamtego deinozucha, który jest AFK. Zabił go. Czyli tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę. I will go. O, jest, atakuję go. Dobrze. Proszę, żeby nie umarł ten nasz deinozuch. Nie chcę mieć kolejnego na sumieniu. Dobra, Trinity teraz idzie. Cyk. Poprawiam mu. Bardzo dobrze. A tamten? Nie wiem, gdzie jest tamten stegozaur. Może się uda? Nice. Tak. Bardzo dobrze nam się udało to zrobić, ale w ogóle nie zwróciłem uwagi, skąd ten z tego się pojawił. Wiecie, to było tak, cyk, i nagle jest przy mnie. Dobra, tamten jest tutaj. Znaczy, tamten stegozaur jest tam, więc I'm low HP. No właśnie, każdy z nas ma low HP. No, więc musimy tą chwilę poświęcić teraz na zregenerowanie sił.
i liczyć na to, że nikt do nas nie przyjdzie. Słuchajcie, my pokonaliśmy tego stegozaura, zobaczcie, on tutaj w krzaku po prostu sobie jest. Okej, ja myślałem, że nasza trójka nic nie zrobiła, ale dobra, czyli ja stankowałem obrażenia, później ten obok w sumie się rzucił i na końcu Trinity go wykończył, czyli fajny teamwork w sumie zrobiliśmy. Ja byłem przekonany, że ten stegozaur nam uciekł i się nawet pytałem, gdzie on jest. A oni pytali, kto? No ja mówię, no stegozaur, i oni w ogóle mówili o tym drugim stegozaurze, także tego udało się nam pokonać, także bardzo, bardzo fajnie. No ja niestety cały czas jestem low, cały czas muszę się kurować i zobaczymy, gdzie zaprowadzi mnie ta przygoda. Tam coś jest. Czy to jest Raptor? Raptor? Tak, ale nie, to jest Karno. Patrząc na to, w jaki sposób on je, to wygląda na to, że to jest Karno. Także co? Szykujemy się powoli do kolejnej walki. Tylko pytanie, czy będą chętni w ogóle do jej podjęcia. O, zobaczcie, mały Raptor po prostu chce skorzystać z mojej pomocy i chce się ukryć tutaj. O kurde, nie. Zabili... Małego? Nie zabili małego. Okej. Okay. Dobra. Bo tutaj mały do nas dołączył i był też raptorek, ale raptorka... raptorek? Nie wiem w sumie, gdzie jest. Czy on uciekł? Tak, jest tutaj na drugiej stronie. Zobaczcie, ukrył się. Nie, ale mam nadzieję, że... Don't kill him. Ok. Nie ma sensu go zabijać. Jest mały raptorek, jest. No, to ma, jest pod naszą ochroną, ale w ogóle jak się od razu do mnie przytulił, żebym go ochronił, to jest, kurde, co Karno, co wy tutaj chcecie? Nie macie ze mną najmniejszych szans i pewnie zadają małe obrażenia. Can one of you please bring me food? A, w sumie możemy mu przynieść, czemu nie? Dobra, ja mu podrzucę kawałek. The Karno's try to kill me, follow me. Nie, ja mu tutaj zaniosę jedzonko. I'm hurt, oj. Biedny mały. Dobra, małym się możemy zająć jeszcze przez chwilę. I wydaje mi się, że z tą Jessiką grałem już. Cyk. O, jest jedzonko, jest. I niech sobie zje. Oj, będzie bitka. Będzie tutaj jakaś bitka, dlatego trzeba szybko jak najwięcej HP zregenerować. 3 dorosłe stegozaury. Jeszcze jakieś Karno się tutaj pojawiły. Odejdź od tego mięsa. To nie dla ciebie, Karno. Odejdź. Źle się dzieje. Znaczy, może za chwilę być źle. Dwa maluchy, wiadomo, one będą miały najgorzej, bo nic nie mogą zrobić. Ten raptor, w sumie on powinien przeskoczyć sobie na drugą stronę. I tyle. No i czekamy na rozwój wydarzeń, żebym teraz nie został zaskoczony, tak wiecie, nagle tym atakiem. O, czyżby... Nie wiem w sumie, co te stegozaury robią. Czy one będą tutaj próbowały atakować, czy też nie? Dobra, zjem, no może wypiję wodę i chyba idą w naszą stronę. Ta, idą. O, schowam się do wody. To nie ma sensu. Albo pójdę po prostu na drugą stronę. O kurde, jakiś atak tutaj się zapowiada. Może chociaż jednego nam się uda z tego zaura położyć. Ja idę. Powiem wam, nie chce mi się... Wow, ale poleciał. Dobra, cyk. A, jednego. Jak umrę... O, ale padły. Może reszta by zaatakowała, to może byłoby lepiej. No ale niestety mój stegozaur umarł, ale powiem wam, że Dino mi się zbugował i nie mogłem pić wody. I teraz po prostu siedziałem gdzieś tam pod wodą, żeby jakkolwiek pasywnie tą wodę sobie napełniać, ale już wydaje mi się, że wystarczy, żeby taki zrobić prolog, powiedzmy, przygody mojego Deinozucha. Wbiję sobie kolejnego, ba, wystarczy, żebym poczekał tutaj parę minut i będę miał kolejnego Deinozucha dorosłego, więc jeżeli odcinek wam się sporował, nie zapomnijcie go ocenić i widzimy się już w kolejnym.